Stanowiłoby to prawdziwy przełom. Na powrót włączyć bezradność, błąd, słabość, śmiertelność, lęk, podatność na zranienie do naszego życia, do naszych relacji, bliższych i dalszych znajomości, do naszych firm, zakładów pracy, wielkich korporacji, do instagramowych i facebookowych feedów, do tych wszystkich przestrzeni, w których króluje dzisiaj kult sprawności i sukcesu, bogacenia się, rozwijania i wzrastania, przepracowania traum w imię siły. Cóż to byłaby za zmiana? Dlatego właśnie wcale nie potrzebujemy dzisiaj wzmocnienia, nadziei czy siły, żeby heroicznie przezwyciężać piętrzące się przed nami trudności. Nie potrzebujemy pozytywnego nastawienia, sprawności, rozwoju osobistego, entuzjazmu, wiary w siebie i optymizmu. Przeciwnie. Potrzebujemy lęku przed śmiercią i świadomości, że wszyscy prędzej czy później umrzemy. I że śmierć jest tyleż doniosła i nieuchronna, ile upiornie wręcz banalna. Przydarza się bowiem często bez zapowiedzi, znienacka, bez sensu. Potrzebujemy doświadczenia rozpaczy i żałoby, smutku po stratach, ale i smutku w ogóle. Potrzebujemy doświadczenia chaosu i niezrozumienia, przypadkowości losu i bezsensowności cierpienia. Potrzebujemy zgody na błędy, upadki i niepowodzenia. Potrzebujemy zgody na bezradność.